Kiedyś właśnie przyszła jedna pani, mama, dwóch chłopaków. Jeden nie mógł jeść na biało, drugi mógł. I zawsze podobno, bo to były takie dramaty przy śniadaniu, że jeden miał na talerzu ser, a drugi nie. I dlaczego? Nie mógł tego zrozumieć i ta mama właśnie powiedziała, że kupiła nasz ser i to zażegnało konflikt między braćmi. Byłyśmy totalnie zmęczone po takich targach, ale dzięki takim spotkaniom to nam pokazywało, że to ma sens. Cudownie. To teraz próbujemy, powiedzmy sobie to szczerze. To co? Ja będę królikiem doświadczalnym i w tym wypadku słowo królik jest właśnie właściwe. No dobra, to może zaczniemy od tego, którego toczyłyśmy. Z papryką chipotle i z nitkami chili. To jest taki... Serek z czerwonymi włoskami, dobra. Tak. W imię ojca i syna. Bardzo dobre, pyszne. Naprawdę, bardzo mi smakują. Ale chciałabym zobaczyć miejsce waszej pracy, nie halę produkcyjną, tylko podobno tu jest też biuro, chociaż trochę mnie to dziwi, że tu w ogóle jakieś biuro jest. Bo to są raczej warunki takie domowe. Domowa i rodzina. Domowa, tak. Im milej, tym lepsze rzeczy wychodzą. Pozwiedzamy? Zapraszamy. Zapraszamy. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Tomek Paczkowski, Tomek, czyli? Mój mąż. Czyli? Rodzinna firma. Rodzinna firma. Tak, rodzinna Wszystko się zgadza. My was zostawimy. Dobrze. Idziemy na produkcję. Mamy umówione spotkanie. Do zobaczenia. Jeszcze się spotkamy, prawda? Oczywiście. Przesiadaj. Jak wytrzymujesz z babami? Wiesz co, ja zawsze miałem same kuzynki, tylko jednego kuzyna, więc ja jestem przyzwyczajony. Co spowodowało, że wszedłeś jednak w ten biznes i zaryzykowałeś też pieniądze swoje, co jest istotną informacją? Ja jestem w ogóle ryzykantem i trochę w gorącej wodzie kąpany, więc jak Zuzia powiedziała o tym produkcie, który zrobiła, nie mieliśmy żadnych wątpliwości. To był naprawdę impuls. Tak od razu, to był impuls. Nawet nie próbowaliśmy tego serka i powiedzieliśmy Zuzi, że to jest tak fantastyczne i to jest tak nigdzie niespotykane, oprócz w sumie wtedy chyba Stanów Zjednoczonych i może Szwajcarii i Niemiec po jednej firmie, że to właściwie nie mam wątpliwości, że czekaliśmy właśnie na coś takiego, co będzie oryginalne, co pozwoli nam budować coś od zera. To jest rzeczywiście taka cecha Magdy i Tomka, że oni podejmują bardzo szybko decyzje, często właśnie spontanicznie. Ja na przykład taka nie jestem. Ja muszę sobie wszystko ułożyć w głowie, przemyśleć i tak dalej, ale ja się też tego uczę od nich. Żeby właśnie podejmować te decyzje, mieć odwagę. No dobra, to ja z kolei powiem, że ja się uczę od Zuzi tego, żeby czasami zanim coś zrobię albo powiem to najpierw przemyśleć.